Czy on, ona tęskni za tobą? Taki jest temat dzisiejszej wróżby. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa i zapraszam tutaj na moje wróżby. Zobaczmy dzisiaj, co pokażą karty Lenormanda i Tarota. Czy on, ona tęskni za wami? Proszę o komentarze, czy te wróżby rezonują. Proszę również o lajki, o nowe subskrypcje wszystkich tych, którzy dzisiaj dopiero weszli na mój kanał. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś dostawała codzienne powiadomienia o moich filmikach. Zapraszam. Zobaczmy, kochani. Jakie karty dzisiaj mi wypadły. Zobaczmy. Zobaczmy, co pokazały nam. Jakie wskazówki. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej. To jest serduszko. Lub też druga grupa to będzie kwarc cytrynowy. Wybierzcie sobie, kochani, jedną z tych kart, z tych grup, tak? Serduszko różowe lub żółty kwarc cytrynowy. Wybierzcie jedną grupę i zobaczmy, co mówią karty. Zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, serduszko różowe. Czy on za tobą tęskni? Karta klucza. Tak, tęskni i chciałby otworzyć swoje serce na nową szansę, na nowy początek z tobą. Szuka również różnych rozwiązań, jak również twoje serce i ciebie otworzyć na niego. Także szuka tutaj jakichś rozwiązań waszego ewentualnego problemu, nie wiem, kłótni, ciszy, kryzysu. Także on tęskni i myśli, by otworzyć nową fazę, sposobność tutaj, by coś między wami się jeszcze nowego wydarzyło. Widzicie, on jest na was otwarty. Tak jak tutaj ta klatka otwiera drzwiczki, on jest na was otwarty, na waszą miłość. On otwiera się również swoim sercem, całe swoje serce jakby chce wam tutaj otworzyć, dać, tak, zaoferować, by jeszcze raz spróbować. Także szuka rozwiązań, tęskni na pewno. I karta Tarota, która mi wypadła, jest karta smutku. No tutaj oczywiście jest to również karta tęsknoty. Cztery kielichy. Kielichy mówią o emocjach, uczuciach, które on ma do was. I czwórka mówi też o stabilności, że on chciałby z wami stabilności, pragnie zbudować stabilny związek z wami. Natomiast jest to karta smutku, rozczarowania, apatii, samotności, żalu po stracie czegoś, kogoś, tak? Nie, jakby tutaj jakiś stoi przed wyborem, tak? Czy ma napisać, czy jeszcze przeczekać, poczekać. Tutaj jest karta rozmyślania, wspominania, smutku, że jemu jest teraz na pewno smutno i jest tak, troszeczkę takiej w apatii, tak? Ponieważ między wami coś nie wyszło, coś się niedobrze poukładało i no, jest to ewidentnie tutaj karta rozpaczania i wspominania. Też karta troszeczkę negatywnych myśli. Nie widzi, co jeszcze jest ewentualnie możliwe, by to wszystko ratować, tylko wspomina i rozpacza po tym straconym, co się już tutaj wylało, rozlało, przeszło, nie udało. Natomiast to, co jeszcze jest tutaj pełne, stoi i jest możliwością, szansą na przyszłość, on tego nie dostrzega, ponieważ jest tak smutny i rozżalony, tak? Tak? No ale tęskni, wspomina. To jest karta tęsknoty. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. W grupie drugiej mamy kartę Lenormanda i dwie karty mi wypadły Tarota, więc zobaczmy, co chciały mi one powiedzieć, co chciały wam powiedzieć te karty, które wypadły. Kwarc cytrynowy. Czy on tęskni? Karta numer 17, talii Lenormanda, bociany. Tak, on tęskni, myśli i myśli bardzo pozytywnie. Myśli, że jeszcze sprawy między wami dobrze się ułożą, potoczą.
karta bocianów, że los przyniesie Wam jeszcze jakąś sposobność, możliwość, by to wszystko, co jest tutaj zachmurzone, ciemne, niewyjaśnione, nieklarowne, się wyjaśniło, by przyszły jeszcze dobre chwile, momenty, tak? Piękne, nie wiem, emocje, by wróciło to wszystko, tak? On ma taką nadzieję i wspomina Was w bardzo pozytywny sposób. Karty bocianów są oczywiście optymizmem, że on myśli bardzo pozytywnie i o Was, i o tej relacji, i o przyszłości z Wami. Chciałby coś naprawić, chciałby, by los Wam jeszcze przyniósł te piękne uczucia z powrotem. Zobaczmy również karty Tarota. Oczywiście, no to się potwierdza, kochani, Słońce i Rycerz Kielichów. Więc Słońce mówi o jego pozytywnym myśleniu, o jego gorących uczuciach, namiętności, pożądaniu, o pięknych, jakby tutaj, no, gorących, pozytywnych wibracjach, tak, które on ma do Was. Pięknej, gorącej, serdecznej energii, którą on ma do Was, pozytywnym myśleniu, że wszystko jeszcze będzie dobrze, że się wyjaśni, tak? Czyli te wszystkie nieklarowne sprawy chce on z Wami tutaj jeszcze raz przemyśleć i porozmawiać o tym i wyjaśnić wszystko. Karta Słońca jest karta pozytywna. To jest zawsze odpowiedź tak, czyli tak, tęskni i myśli pozytywnie, że jeszcze wszystko się między Wami ułoży. Mało tego, Rycerz Kubków, on będzie walczył jeszcze o tą relację, będzie tutaj jeszcze z Was, nie wiem, przepraszał, wysyłał jakieś wiadomości. Wiadomość już jest w drodze, przypuśćmy, tak? Lada moment powinna tutaj przyjść jakaś informacja od niego, czy, nie wiem, przeprosiny, czy jakaś prowokacja do rozmowy, zaproszenie do rozmowy. Także on również chce zawalczyć jeszcze o tą relację. No, będzie jeszcze może tutaj próbował romantycznie flirtować, nie wiem, mówić może jakieś miłe słowa, komplementy. Będzie chciał się postarać jeszcze o tą właśnie relację, ten związek, by się jeszcze raz udało, ponieważ ma bardzo, bardzo dobre, piękne, pozytywne, namiętne, gorące, żarliwe wręcz zamiary. Także tak wspomina, tęskni, myśli i myśli wręcz tutaj już, by wejść w akcję. Rycerz, czyli walczy, waleczny, tak? Piękne dwie grupy, karty pozytywne w obu przypadkach. Ta osoba, o której myślicie, Wasza ukochana, tęskni, wspomina. Tylko w pierwszej grupie był tutaj smutek, żal, rozpacz, troszkę pesymizm, jakby pesymistyczne myśli, energie. Natomiast w drugiej grupie tutaj absolutna euforia, wiara, pozytywne wibracje. Także troszeczkę, jeśli chodzi o atmosferę tych kart, były to inne grupy, niemniej jednak obie grupy mówiły o wspominaniu, o tęsknocie, jeśli chodzi o Waszą osobę. Dziękuję serdecznie i oczywiście widzimy się wkrótce na moim kanale. Do usłyszenia. Proszę o komentarze, o lajki, o nowe subskrypcje i do usłyszenia już wkrótce.